Dobry. Ja pierdolę. On się nawet nie pierwszył sztancą. To już jest taki wiek, że on już ma wypieprzone, no. Nawet nie był otwierany. Jezu, już się zaczyna. Ty, on tak czaruje. Nawet... Nieużywane w szafie leżało. Zobacz, ci nowe zabezpieczenie. On zakleił, okay. Nowy sprzęt! Ja pierdolę! To zobacz, nie, Lombard. Lombard! Wiesz, mnie interesują tylko pieszczonki. Na wydaje. Tylko sobie luknę tytuł. Masz mi tu bliżej. Nie, Lombard. Bo ja chciałam swojego, wiesz, odkupić. A. Co ty gadasz, random Sparta? Nie wiem, jest jeszcze, co? No właśnie. Podłączyłeś by tylko tego iPhone'a i powiedziałeś by, ile za niego by dałeś? Dobry. Dobrze, dobry. O, Majster. Dobry. Dobry. Ja pierdolę. On się nawet nie pierwszył sztancą. To już jest taki wiek, że on już ma wypieprzone, no. Dobry. Możesz tutaj postawić tylko sobie luknę? To? No. Jest? Mhm. Czekaj, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Tak. Łop się zapatrzył dzisiaj. A możesz sprawdzić, czy to jest mój? Ten, co zostawiałam, czy nie? No ten to nie jest ten. Na pewno? No, to nie jest ten. Na pewno? No, ale bardzo podobny, nie? Ej, a ten, tak. To jest ten. Przypomnij mi, co to za gra, bo ja tytułów nigdy nie pamiętam. To jest twój. Na 100%. No. Pokaż mi jeszcze, czekaj. Dziadek nie ma nic do straszenia. Ten dziadek, co się gapił, to jest on. On, jakby to powiedzieć, ma dziewczynę, która jest żoną jakiegoś chłopa i przychodzi do niego, on tam opowiadał na 2 tygodnie, po czym wraca do męża na 2 tygodnie, po czym znowu do niego i ona tak między mieszkaniami żyje. Z tym dziadkiem i z mężem. Tego. Dzięki, keke. Przepraszam. A kiedy to było? W grudniu? Czekaj, bo tak, tutaj jeszcze inżynier, jest taki, no. Podobny. Czekaj, ty wsadziłeś tego, ty... Teraz tutaj, tak? No, to jest ten. Mam nadzieję, że będą streamy, bo na Majorkę jutro lecę. Nie będzie mnie na majówkę. Także no. Dedek. To ten chyba będzie. Wiesz? Tego sprawdź, proszę. No, to ten. Przepraszam, a no. A mogłyby tego nie sprzedawać przez miesiąc czasu? Rezerwację na miesiąc robić? No. No nie bardzo. Wybiorę go na pewno. Powrót w czerwcu. Klasik. Dobra, co ona bierze? Ale możesz go kupić i zostawić. No właśnie, że teraz nie mam telesiana. To nie wiem. Gdzieś... Czekaj. A, kupić, zostawić, żeby jej nie wykupili. Ale on na tym zarobi. Dobra podpowiedź. Jak na majówkę, jak akurat mam wolne 2 tygodnie. Halo? Mroczek, posłuchaj. O, dobrze. Już pod spodem to położysz. No, rezerwacja maksymalnie na tydzień, niż tak, nie? No dobra, no, zrobię ci tę rezerwację. Czekaj. A ileś kosztuje rezerwacja? To zostawiam, a to... To w zastaw? Tak, i to, a to zabieram. A to kupisz, tak? Tak, no. Za ile mi tego zrobisz? Czekaj. No czekaj. Ty nie zejdzie już. Zejdzie. To daj mi tylko tą metkę. Z palcem? Nie, nie, palce potrzebuję. Może pan na szybko to ten... Ale mnie się nie spieszy. Na pewno? Mega sushi dziadek. 569 jest, nie? No. Mogę zrobić równe 500. To super. Ale zbił. To zastaw tego za 500 i 50-50 wymiana? Czy no, jak? No, może być. O ile się uda, nie? No. 382 będzie. Ej, opłaca się biżuterię w Lombardzie kupować? Bo na pewno w tych sklepach różnych tam dużo marży mają. Pytanie, jak to w Lombardzie jest? Jak oni ceny ustalają? Patrzą w necie, ile kosztuje coś podobnego? Czy jak? Czy po prostu na oko i luj? Bo, no bo biżuteria to się, wiesz, no. Nie wiem.
Nie wiem, no pewnie tak jak wszystko sprzedają, patrząc w necie ceny i lui. 120 brakuje. A jak na sprzedaż to jest więcej czy nie? To samo, wiesz, robi ci maksa. Na oko to facet w szpitalu umarł. A po odbiciu oko będziesz tym chłopem w GTA oczywiście. Dobra. To pozostaw. To prawda, inżynier. I to, i to. Wydasz 5, 8, 5. Dobra, to prawda. Po kolei, żeby się nie zamotał. Tak. Dzisiaj nie. Oni za cenę kruszcu tam oddają, to jakby było gdzieś co pierścionek. No tak, oni kupują za cenę tyle co gram złota, ale sprzedają jak biżuterię po prostu, więc no tak, sprzedawać w ogóle się nie opłaca, ale kupować to inna opcja, nie? Pytanie właśnie, czy warto, czy nie. Czy widać, godzinkę spałem tylko, nie? Ty? No. Serio? No, wczoraj miałem z kubusiem był, jakoś tak nie mogłem zasnąć i w sumie... Czemu? O 7 zasnąłem, o 8 się obudziłem, na 9 do pracy. Ale ci powiem się lepiej, czy jakbym poszedł spać normalnie? No ja właśnie dobry dzień, jadę i tak wstaję, wiesz, o 23 wracam, zanim się położę jest pierwsza, nie? I o 4, jak już wyjeżdżam do roboty, to zawsze jestem tak, wiesz, bardziej żywa niż normalnie. Niższe ceny w Lidlu czy w Biedronce? Kupcę chleb na Allegro. Wczoraj się obudziłam, nie byłam pierwszy raz na baletach. Wiesz co zaczęły laski robić? Podchodzi do mnie, ale ty ładna jesteś, tak wiesz, głaskałem mnie w ogóle, ja tak się poczułam jak taka mamka. I mówię do nich, ja mówię, dzięki, nie? Ale co tutaj robisz taka ładna? Ja bym mieszkam tutaj, przeprowadziłam się, ale po co? No nie ma racji. Po co? Przecież to jest dziura. Czy samo to patologię? Uciekaj stąd. Ja mówię, Jezu, masakra. No Rybko, w Świebodzinie nic ciekawego nie ma. Ja tam mieszkałem 4 lata. Tak? Tak, na Wojska Polskiego, no, ale do Drezenu idzie. No ale lepiej niż w Drezenku. No. Nic ciekawego, towarzystwo nieciekawe w sumie także. No jak, przecież tam Jezus chytro spatrzy. Co? No właśnie. Tam Jezus chytro spatrzy. To, że patrzy z góry... Dużo świeżych, dużo Ukraińców. To, że patrzy z góry, to nie znakiem tego, że jest wszystko w porządku. To co mówisz, za 5 stówek ten pierścionek, co masz na palce, wykupujesz? No. Jeszcze, żeby 3 stówki zostało, tak? No, więcej dawaj. Ty. No pewnie tak, Łukaszu, no. Szatana wezwałem, chyba pa. Gdzieś? Wspomniałem, że Bozia patrzy i... Jo. Mruga żarówka. Tak. Jo. Pogniewała się na coś. Tak, dobra, ja muszę stąd iść, nie? Bo jak do kościoła podchodzę, to drzwi mi się zamykają, nie chcą się otworzyć. Przepraszamy, pani Boziu. Tak, ja już idę. To chyba mnie wyganiają, już za długo tu jestem. To co? W Biedronce drogo kupiłem 3 litry wody, 2 kole, 200 zapłaciłem. Aha. Pieszonek i 3 stówy czy więcej? Bo możesz więcej wziąć za to w sumie, nie? Ile mi za to dasz ogólnie tak... Maksymalnie możesz wziąć 8 stówek za to. 5? Ale ona iPhone'a nie dała? No to 380 a nie, plus 120 plus 5 stów, 620 trzeba było zrobić. No. Powiedziałam, że już wychodzę i przestałam rugać. Widzisz? Znowu się podpisywać na TikToka? Mhm. Jak Łukaszu, dobre to jest? Nick? Daj ci wpiszę. The devil is my shadow. Że diabeł jest twoim ciemnym. Ty. Idziemy. The devil is my shadow. TikTok. Czy to ona? Jezu, tych kont tu jest milion. Nie, to ona. Widzicie? No mówiła, że w Niemczech jest, ale żeby germanizować Polaków. Nie wspieram. To ma ten telefon nawet. Czekaj. To ona, ale co? Co ona mówi? Po jakiemu ona mówi, ty? Żyjesz? Pani Maju przyjechał z roboty za ja je pani Maju, co jest? Zarabana dostanę za rasizm, którym jest, którym nie jestem. Wyłączam to.
cieniem? Tak. To już wiem, czemu mi lampa mruga. No właśnie, dlatego mówiłam. Czekaj, co, ona jest z Ukrainy? Czy skądś kąd? Mówiłam, że uciekam. Ostatnio zalewam. Komentarze jakie były? Nawet zarobiłam 7 euro. Co ty gadasz? No. Jakieś tam bonusy mi wysyłali, albo nie wiem jak to się nazywa. No tak, już ruskie? Te prezenty wysyłali mi. No nie, nie rozumiem się na to. 90% baterii. Mhm. iPhone 11 zwykły, 64 giga pamięci. Ile byś chciała? A ile maksymalnie możesz dać? 700 mogę zrobić. Tak. Czekaj, który iPhone? To robimy. Tylko musisz mi dać kartkę, żeby przypisałam hasło. No dobra, to wyloguj się z iClouda, a nie? Dobra. 11? Za 700 zł? Ty to dużo chyba. Ile on ma lat? 5 lat ma ten iPhone? Ty przecież jak mało w dupę, 5-letni telefon to zazwyczaj chodzi jak tu przynoszą po 200 zł. iPhone'y mniej tracą na wartości niż inne marki, coś. Coś tutaj tego, nie? Dobra. Wszystko tam i już. A co Andrzej, potrzebujesz? To co wczoraj mówiłem. Kulej nogę? Tak. Podasz ją przez okienko? No bo muszę ją odzyskać. Ale ma grube szkła, ten koleś też on takie, noszę soczewki, bo w nos się wbijają okulary. Co? Ty nosisz soczewki i okulary naraz? To jaką ty masz wadę wzroku? Tak, w sumie muszę kasę odzyskać. Jezus Maria. Masz ją. Minus 30. Aha, taka hulajnoga. No. Bo wiesz, kiedy jaja wczoraj były? Ty przyszedłeś. No. Nie? I... Ojku. Ty przyszedłeś, nie? Jo. Jeszcze je. Co ty gadasz? Ty przyszedłeś? To nie jest szlano. Wziąłem ten dekoder od ciebie? Tak. I mówiłeś, że masz hulajnogę, nie? Jo. Jakąś tam jo. Dostałeś. Jo. I poszedłeś jo. I na pasach minąłeś się z ziomkiem, który przyszedł, nie? Zaraz po tobie i mówisz, że hulajnogę komuś zaje... z piwnicy. Nie? Ale nie, no to przecież nie ja, no wiesz. Ja mówię, no będą jaja, jakbyś przyniósł to, nie? Nie, bo... Ale... Czekaj, co? Czekaj, jeszcze raz. Co tu się dzieje? Noga. O. Bo wiesz, kiedy jaja wczoraj były? Ty przyszedłeś, no. Nie? I... Ojku. Ty przyszedłeś, nie? Jo. Jo. Jeszcze je. Ty przyszedłeś, wziąłem ten dekoder od ciebie, tak. Nie? I mówiłeś, że masz hulajnogę, nie? Jo. Jakąś tam jo. Dostałeś. I poszedłeś. Dostałeś. I na pasach minąłeś się z ziomkiem, który przyszedł, nie? Zaraz po tobie i mówisz, że hulajnogę komuś zaje... z piwnicy. Nie? Ale nie, no to przecież nie... Cześć. Ja, no wiesz. Ja mówię, no będą jaja, jakbyś przyniósł to, nie? Nie, bo powiem ci to, sąsiadka mi przyniosła, bo pożyczyła kasę, tak ci przy... Zginęła hulajnoga, po czym on przyszedł z hulajnogą jakąś, tak? Teraz pytanie, kto jest ta hulajnoga ukradziona, czy inna? Mówiłem, mi się tłumaczyć, no i ale... przyniosła mi, ja mówię, no ale muszę odzyskać kasę, bo ja też muszę mieć kasę, nie? Ale jaki łańcuch on ma. Ale nie, ja się tam, wiesz, to jest czyste, w sumie masz dowód, fajnie, elegancko, wszystko także, wiesz. A ty, jak to jest złoto, czy co to może być, nie wiem, złoto powiedzmy, tak? Nie, no złoto to na pewno nie jest. Ale dobra, coś to jest, tak, drogiego i on to nosi w tym miejscu, w tym w dupę, w tej okolicy? Nie boi się? Co, on jest jakimś bossem mafii w tym? Przecież tam co drugi to przynosi niewiadomego pochodzenia rzeczy do lombardu. Bo jo. Ta hulajnoga, o której on mówił, to była elektryczna i Xiaomi, nie? A, no to nie jest. Też masz łańcuch, się nie boisz, ale nie chodzi o to, że on czy się boisz, czy nie. Tylko chodzi o to, jaka okolica i ile on ma w dupie lat. Ja nie mówię, że nie można takiego nosić normalnie, ale zobacz, co tam się odpieprza cały czas. Elektryczna. Ja już się bałem, mówię, no nie, Andrzej mi jutro przyniesie. Nie. Kiedyś przed połamaną łapą i mówi, że wejście z moka musiał zrobić, rozpieprzył chłopa. Czekaj. Co ja zrobię? Nie, no sąsiadka mi przyniosła, no pożyczyła ode mnie kasę i mówi tak, że nie ma kasy w sumie praktycznie, tak, no, garam, może mi przynieść sprzęt, no. No a ja mówię, co z tym zrobię? No to coś co musi zrobić, mój sprzedawca czy ja. No, ale zobacz, jak on. No, no to wkładane chyba są.
zabrane, ale pianki wyjechane. Gildia czego? Już taka widać zniszczona, nie? No, no nie jest tam, wiesz, no, nie jest to nowość. Ile no, to jest warte, 5 dyk? Ile dostanę? Przede wszystkim. No tak uczciwie? Tak. Dwie dyszki? O. Ona półtorej stówki, ja jej pożyczyłem półtorej stówki. I dała ci kolej nogę, żeby ten... No, no i mówi tak, masz tutaj i w sumie to sobie ją gdzieś sprzedasz, czy to też tamto, wiesz. A to nie mogła do Lombardu przyjść, no. Pożyczyć? Ja wiem. No ale to jeszcze trzeba przyjść, nie? No na pewno na tym nie stracisz, no nie jest to takie złe, no. No chciałbym trochę kasy od... Kupiłbyś tą hulajnogę w takim Lombardzie? Słuchaj, przyjrzyjmy się jej, no przecież to jest chyba syf. No nie? No. Przecież to jest w dupę syf. Za ile on to niby sprzeda? W dupę, za ile on to sprzeda niby? Że on w ogóle dwie dychy daje, za ile on to sprzeda? Dwie dychy nie ma sensu dawać tak szczerze. Za dychę sprzeda, to na minus wyjdzie. Ej, to giga nie ma sensu, no wytupy, no taki złom. Nie wiem, no dziwne, dziwne. No nie jest tam, wiesz, no, nie jest to nowość, no ale... A ile potrzebujesz? Dychę warta. Przede wszystkim. No tak uczciwie? Tak. Dwie dyszki? Tak. Ona półtorej stówki, ja jej pożyczyłem półtorej stówki. Uczciwie no, powiedział Sigma. No, no i mówi tak, masz tutaj i w sumie to sobie ją gdzieś sprzedasz, czy to też tamto, wiesz. A to nie mogła do Lombardu przyjść, no. Pożyczyć? Ja wiem. Łańcuch leci. No ale jeszcze trzeba przyjść, nie? No na pewno na tym nie stracisz, no nie jest to takie złe, no. No chciałbym trochę kasy odzyskać, wiesz, no bo przecież tak mi nie odda i tak mi nie odda, nie? Dobry, zwyczaj nie pożyczaj, nie? No, no ale człowiek jest tak... Gdzie taką jeździć, też prawda, no. Nie no, gówno ta hulajnoga pijewszone. Jeszcze chyba dla dzieci takie malutkie, nie wiem. Taki jaki jest, no. Mnie tam Lombardu, gdzieś pomaga, ile już tam, masz tego lapka? No to ja też mówię, no trzeba też komuś coś tam gdzieś zawsze pomóc, nie? Tylko trzeba uważać komu, nie? Hardkorowy no. Kiedy? No, nie znałem jej z tej strony, nie? A przyszła, bo mówi tak, musi se prąd zapłacić, bo jej odetną to, tamto, nie wiem, no to masz, no. Człowiek jest, wiesz, litościwy, a to wiesz, lat? Jak to masz to miękkie serce, to trzeba mieć twarde pośladki. Dokładnie. No naprawdę, w takim stanie to trzy dychy. Co to znaczy? Dobre. Trzy dychy mu daje za w dupę tą hulajnogę. Czemu? Przecież on tego nie sprzeda za nawet 40. Ty, kupi ktoś to gówno za cztery dychy? Po pierwsze, kto to będzie szukał tego? Nie, nie mam pojęcia. Ty, może się odkleiłem, bo może to dużo warte są hulajnogi. Ale w dupę, no. Przecież wydaje się gówno pieprzone. Z litości mu daje? Aha. Ale cokolwiek podpisać się. No, jeszcze sprawdzę. Przynajmniej 30, to jeszcze 120 muszę o... Fluszet gierki, ile zostało? Mało. Odzyskać. No elektroniczna ta, ale nie, tak. Nie, nie, żadnej natury, ona jest narkomanka to. Jo. Żadnej Herokasu. Natury. Co? 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 Może w naturze. Jo, nie, nie, żadnej natury, ona jest narkomanka to. Dziadek ma zasady. To mi się podoba. To jest Sigma. Sigma to jest. Nie będzie w naturze płacone. Od narkomanów się tak nie bierze. No proste. Sigma. Żadnej natury. Mirti z morza. Nie pasuje. Ona się gdzieś tam składa, bo ona to gdzieś złożyła, ale... No trzeba, ale to podnieść trzeba. Do prosta. Do prosta, musisz do prosta. O, tak. I wtedy. O, ja. Nie no, dupa. Tylko? No, kierownica się wyjmuje, bo to większy, mniejszy. Ale... Mi, co ty piszesz? Wiesz, no pewnie pasuje. Jeszcze co? Co? Nie będzie trzydy. Ona ci dodała, bo to jest zepsute. Oj. Tak, tutaj masz otwory. Tak? Na kulkę taką. No. A, kulki nie ma. Zaczepia po prostu, nie? Tak.
A obróć ją, nie. A... No i gdzieś musi być jeszcze jakiś zawsze. A nie, jest. A tu to... po prostu tej kulki nie ma, ona wyleciała. A może w środku. I dlatego jak sobie nawet zamkniesz tutaj. Tak. No ta, to nie działa. O. Tutaj tak poleci w dół. Albo ta kulka gdzieś tam może w środku jest, albo gdzieś, no nie wiem. No nie wiem, ale... Nie mam zielonego pojęcia, powiem ci. Ja mam pojęcia, no, dawaj trzy dychy. Odpada. Nie bierzemy? Nie wezmę. No to dobra, to... Lecę do chałupki fajnie, elegancko. No bo coś gdzieś, no ona takiemy przyniosła, bo wiesz, ja się na tym na zawarze nie znam, nie? Położyła i mówi, odzyskasz tę kasę. No, no ale to widzisz, jak odzyskałem. Fajnie, miłego dnia, miłego popołudnia. Tragedia, dobrze, że tego nie wziął. Przecież ty jest w dupę... Chyba serio z litości mu chciał dać trzy dychy, ale to jest w dupę popieprzone. Również, również. Jakiś rejestr. No to moje. To sobie podarłam wczoraj na baletę. Okej. Musiałam sobie kupić. Dobra, to wylogowujemy i resetujemy, tak? Tak, no od razu możesz. Wszystko masz, tak. Okej. Okay. Mogę przybrać listopy? Patrz, widzisz ten sam telefon, co na TikToku miała, jak patrzyliśmy. Widzisz? 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 To ona. Czyli ona jest albo z Ukrainy, albo z Białorusi, albo z Rosji, albo z Czechosłowacji. Jedno z czterech. No możesz, no co? No gdzieś muszę, nie? Gdzie teraz w tak w dzień chodzi z takimi rystopami? Ja, póki nikogo nie ma. Chciałeś rystopki moje zabrać? Chcesz ponosić się o chwilę? Nie kręcą mnie takie rzeczy. Tak czy siak nie wspieram? Ale co? Na pewno? Na pewno. Tak. To już od razu tam koło. Ty, bo ona się przebiera na wizji. By nikt mnie nie widział. A dziadek poszedł. Dawaj, na środku będzie content. Gdzie? Ja chcę być gwiazdą, musisz to kłaleć, nie aż tak. Bez przesady, wiesz? Wszystkiego powinno być w miarę, wiesz? OF Lombard. Gdzieś musi być ta granica. Najgorsze będzie, jak ktoś będzie wchodził. Co tu się działo, nie? Ja się ubieram. Staraj, stopy ubiera. Ty siedzisz i ty, a jak ktoś wejdzie, to od razu ciężko oddychaj. Ja pierwszy. Ale się podjechało. O Jezus. Boże. O, Mateusz jeb***. Czemu nie mówiłaś? Boże. No, to jest od was. Już taki był. A bo to jest ten, co kupiłaś kiedyś. No. Na odcinku. No. Myślałam, że pamiętasz. O, chyba ktoś do ciebie. Dobrze, że się zdążyłam. Tak, ja go kupiłem w czerwcu tamtego roku, nie? No. Sprzedał się kiedy? W grudniu, no. A teraz już mamy marzec, nie? No i wiadomo, ta cena spadła, więc by było 600, nie? Siema, bab. Co ty robisz, jak nie... Baca, elo, siema. Nic nie zrobisz. No nic nie zrobisz. Dwa, cztery, sześć. Dziękuję ci bardzo. Wy tam baco, nie skasujesz mnie za przywitania? No, pa, pa. Dobra, no to co, historia zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. Tak, i znowu. Oho! Okej. Okay. Nawet nie był otwierany. Jezus, już się zaczyna. Ty, on tak czaruje. Nawet... Czekaj. Nie był otwierany? To co tu się z tym działo? Tutaj zobacz. Wziął tym takim drucikiem. Do obkręcił, że niby nowe. Ja pierdzielę, co to jest? Zawinął. Nie, dobra. Nie, nie spekulujmy aż tak. Znowu powtórka z rozrywki. Okej. Okay. Nawet nie był otwierany. Ale... Pękło ci jedno, tak? Nieużywane w szafie leżało? To co to takie upieprzone? Tak, tak. No to już wcześniej było. Już taśmą zaklejone, nawet chyba otwierane. Tak, Lukaszu. No. Założę ci nowe zabezpieczenie. On zakleił tym. Nowy sprzęt! Ja pie... Nawet nie... Nie, co on w ogóle opowiada? Co tu się w dupę dzieje? To był tultek? No. Ty zawsze miałeś tulteka? No zawsze. Wydawało mi się, że ma kalistera, tu zobaczę w środku. Zawsze tultek. I co mówisz? Stówkę? No tak jak zawsze. Faktory nie było w ogóle, co? A, wiesz, wcześniej nie było, nie było. Nie potrzebowałem kasy, tak. Deweloperkę się bawiłeś, nie miałeś czasu, nie? No nie było czasu. Tu ale miał kilka mieszkań? Tu coś. A to. No.
Jak tam deweloperka idzie? Średnio. Średnio? Idzie tak, że przyniósł wiertarkę pod zastaw. Klasyczek. Takie było ze sklepu, co się czepiasz. No tak, no. Ale sprzedałeś jedno mieszkanie? No jedno sprzedałem. No i zobacz. Można? Można, można. Drugie na razie zostawiam. Dupę, deweloper z Monopoly, ty. Mieszkanie sprzedał w dzisiejszych czasach. Chłop ma prawie milion na koncie. Nie, przysięgam ci, że albo on sprzedał mieszkanie socjalne na czarno jeszcze, bez niczego, po prostu dał klucze od mieszkania socjalnego, ktoś mu dał 500, albo nie wiem, jak to możliwe. O co tu w dupę chodzi? Co się dzieje? No bo to jest niemożliwe, że chłop przed chwilą sprzedał mieszkanie i przynosi wiertarkę pod zastaw czy na sel. Trzymajcie mnie, on znowu ogląda te parodie Lombardu. Starcze, puścisz hardkorowy Lombard. Może obejrzymy, no. Może latem może będę chciał sprzedać, zobaczę jeszcze. Najważniejsze, że wszystko pospłacane mamy. Teraz ile jest? 37 dni, tak? No, maksymalnie, nie? Mhm. Ty, ale nabrudził ten młot. Ej, nie wiem, wytłumaczy ktoś, o co tu chodzi? Czy on miał aż takie długi, że mieszkanie to spłaciło ledwo? Jak to możliwe, że on by miał aż takie długi? Przecież mieszkania są tyle warte. To nawet jakby pustostan sprzedał, taki naprawdę parch, że nic na ścianach, gołe ściany, rozpieprzone, to i tak to byłoby kilkaset tysięcy warte. Takie są realia. I chłop przychodzi zastawić wiertarkę. Co się odpieprza, powiedz mi? Nawet w tym mieście nie wiadomo ile mieszkańców. I tak to byłoby dużo warte. Bo wszakie popieprzone czasy. Nie no, stoka nie ma bata, no co to? Chyba, że ktoś, wiesz, wymusił na nim i luj. Może mieszkanie też z Lombardu sprzedał za 200. W Arabii piłkarze biczowali. Czekaj, co ty piszesz? Nie patrzę. W klawiaturze i wszystkim. Ja dzisiaj na działce byłem tam trochę poogarniać, mówię, no dobrze, że wodę mam. Jak to się robi, a dzisiaj fajnie ciepło, tak, było, to, no tak. Ja też mam działkę i babka ostatnio do mnie dzwoni, nie? On przychodzi tylko pogadać, jest multimilionerem, aha. Dzisiaj na działce byłem tam trochę poogarniać, mówię, no dobrze, że wodę mam. Jak to się robi, a dzisiaj fajnie ciepło było, to masakra. Ja też mam działkę i babka ostatnio do mnie dzwoni, nie? Że trzeba gałąź ściąć, bo haczy o przewody elektryczne, nie? Mhm. No i pojechałem tam zobaczyć, nie? W sumie to padał deszcz, było mokro, nie? Podjeżdżam tam, patrzę. Rzeczywiście, jedna gałąź tak dotyka linii energetycznej, słupa tam idzie taki, nie? Na działkach, na lot. Ona mówi, że ja mam to zrobić. No i nie mówię, a czemu jest tak? Bo widziałem, że tam, bo ona mi mówiła, że byli i ucięli gałęzie, nie? Ty, to sytuacja jakieś tam już co haczyły, bo rzeczywiście dwa druty się... Sytuacja jak z chodnikiem, co baba odświeżać musi w zimę, ale na lato chodnik jest publiczny. Ale jak trzeba odświeżyć to prywatne, tu dosłownie to samo. Jak wszystko, to nic nie można, ale jak już trzeba zrobić, no to niech on sam zrobi. Fafie 19 metrów, mikrokawalerka, 52 tysiące za metr. Nie no, jak? 52 tysiące. To chyba w kiblu biseksa ta kawalerka. Się zbierały, tak jak ty mówisz, nie? No, no. A teraz zostało tak, że była jedna gałąź, która się stykała po prostu z linią, nie? Mówię, czemu nie zrobili tak, drogo, że Łukaszu, te pozostałe gałęzie ścięli, a tą jedną zostawili, nie? Miasto. Jedna stwierdziła, że dlatego, bo za wysoko było, nie? Mhm. A jak jest ta gałąź i ona się potem rozdziela na dwie gałęzie, nie? Mhm. To tutaj ucięli, siema, chocowaty, a tutaj już nie mogli. Witam, nie? Do misiu. Nawet w niektórych miejscach było tak, że wyżej ucięli, a tej nie mogli akurat, tak, nie? Tak, notwino. No więc że pewnie oni nie chcieli uciąć, bo ona się bezpośrednio styka z linią energetyczną i dlatego nie chcieli jej uciąć, nie? Mm. Ona do mnie mówi, że oni jak to wycinali, to prąd był wyłączony. Ja mówię, a to czemu jak ja mam to ucinać, to prąd ma być włączony? No. I proszę bardzo. Aha. Dzięki ci bardzo. Dzięki również. Czuwa. Wszystkiego dobrego. No dzięki, na razie, nawzajem. Cześć. Ty, no, może ktoś w komentarzach. Ty Gargamel mówią na tamtego, okej. Okay. Luknął sobie.
Jedyny deweloper na świecie, który musi wiertarkę za 100 zastawić w Lombardzie. O! Ten program pomocowy dla deweloperów jest potrzebny. Żywy dowód. No nie wiem, ciekawi mnie sytuacja tego typa, bo to jest aż popieprzone. No nie wiem, Łukasz, nie wiem. Ta kulka jest po drugiej stronie? Nie, widać ją, było tam że urwane coś. Chyba, że rzeczywiście zamiast obkręcić kierownicę, to ten gada, że się nie da. W komentarzu pisali, ale co oni? Hulajnogę zostawił pod Lombardem, jak nie sprzedał i poszli sprawdzić. Czy jak to w dupę wygląda? Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę